Dzień dobry, witamy was kochani bardzo, bardzo gorąco i mamy nadzieję, że faktycznie w takim gorącym nastroju tutaj wszyscy pozostaniemy w dniu dzisiejszym podczas 6. edycji Wigilii pod gwiazdami. Zapraszam na scenę starostę koszczyńskiego Violettę Kaszak, a także członków zarządu powiatu koszczyńskiego Andrzeja Konopelskiego i Bogdana Kwiatkowskiego oraz wicestarostę Pawła Szubera. Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Sandra powiedziała, że to już jest szósta edycja. Szósta edycja razem z Wami w Wigilia pod gwiazdami. Szanowni Państwo, piękna zimowa atmosfera. Mam nadzieję, że za chwileczkę rozgrzejecie się przy tych wspaniałych stoiskach. Jak widzicie, atrakcji jest wiele. Po prawej stronie do organizacji włączyło się również Stowarzyszenie Niebieski Koralik, a także Pomorze Zachodnie Urząd Marszałkowski, który wsparł nas finansowo. Drodzy Państwo, chciałabym wszystkim życzyć z okazji nadchodzących się świąt zdrowia, pomyślności, wiele miłości, spełnienia marzeń, wszystkiego tego, co sobie wymyślicie. A na nadchodzący nowy rok chciałabym życzyć przede wszystkim pokoju. Pokoju w domu i pokoju na świecie. A z tym wszystkim miłości, zdrowia, żeby nadchodzący rok był dla Państwa wspaniały. Dzisiaj życzę Państwu wspaniałych atrakcji, wspaniałej zabawy. No i mam nadzieję, że będziecie się świetnie z nami bawić. Animacje dla dzieci, ale również tam stoiska dla dorosłych. W imieniu swoim, jak i zarządu powiatu, życzę Państwu wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Jest z nami wspomniane Stowarzyszenie Niebieski Koralik, a także Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie, Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie, Warsztat Terapii Zajęciowej z Choszczna, Dom Pomocy Społecznej z Brzezin, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z Pełczyc, Środowiskowy Dom Samopomocy z Recza, Koszalińska Pracownia Słodyczy Karm Elek, Aktywni Krzęcin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Suliszewa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Niemieńska, Koło Gospodyń Wiejskich z Niemieńska i z Radunia, pani Michalina Witkowska, pani Magdalena Bącelak, państwo Marta Piechota-Kondela i Tomasz Kondela, pani Irina Kunicka oraz Sołectwo Święciechów. Mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam. Zapraszamy gorąco Państwa do odwiedzenia tych stoisk, a co na nich jest, co wystawcy dla Państwa przygotowali. Mam nadzieję, że za sekundkę już będzie wszystko jasne. Snowflake, snowflake.
worek pięknych rzeczy. Wszystko to dla grzecznych dzieci. Wszystko to dla grzecznych dzieci. Będą już do ciebie sanie. Dzyń, dzyń, dzyń. Zgadnij, zgadnij, co dostaniesz. Dzyń, dzyń, dzyń. Może spełni się marzenie. Dzyń, dzyń, dzyń. Białe Boże Narodzenie. Dzyń, dzyń, dzyń. O mój święty Mikołaju, co przychodzisz prosto z raju i dla dzieci gwiazdkę masz. Powiedz, co nam dzisiaj dasz. Powiedz, co nam dzisiaj dasz. Będą już do ciebie sanie. Dzyń, dzyń, dzyń. Zgadnij, zgadnij, co dostaniesz. Dzyń. Thank you.
edycja Wigilii pod gwiazdami. I bardzo się cieszę, że po tym czasie pandemii mogliśmy tak licznie przybyć właśnie na tę Wigilię. I tak naprawdę przygotowujemy się do świąt, więc można było i zakupić coś smacznego na wigilijny stół, można było przystroić swój stół, bo przepiękne stoiska, na których zarówno rękodzieło, jak i wytwory, produkcja własna różnych kół gospodyń wiejskich, ale również szkoły się tutaj pięknie nam wystawiły. Się bardzo cieszę, że tak radośnie mogliśmy spędzić ten czas 2 tygodnie przed świętami. Do tego chciałabym dodać, że Wigilia pod gwiazdami miała też taki swój zamysł, aby skierować również życzenia i też podarki dla wszystkich mieszkańców powiatu ochoszczeńskiego, bo można było tutaj zjeść krokieta, można było również wypić barszczyk, bigos świąteczny dla tych wszystkich, którzy być może nie będą mieli tego na wigilijnym stole. Więc taki pierwszy krok do świąt razem z powiatem ochoszczeńskim. Bardzo się cieszę, że pogoda nam dopisała. Co prawda śniegu nie ma, ale taki mrozik malutki już jest. W związku z tym taka zimowa aura na pewno tutaj też sprzyja. Bardzo się cieszę również tym, że mogliśmy śpiewać kolędy zarówno z młodzieżą, z dziećmi z przedszkola, ale również seniorzy pięknie wykonali tradycyjne kolędy i wszyscy razem mogliśmy śpiewać i przygotować się właśnie do przepięknych świąt Bożego Narodzenia. Na Wigilii na stoiskach wystawili się ponad 21 wystawców. Było tutaj mnóstwo stroików, bombek, wszystkie ozdoby świąteczne, które zarówno i na stoły, na okna można było zakupić, ale również mnóstwo smakołyków, bo i ciasta, i pierogi również, które można było zakupić i na świąteczny stół przygotować. Chciałabym jeszcze raz wszystkim mieszkańcom powiatu ochoszczeńskiego życzyć radosnych świąt Bożego Narodzenia i oczywiście szczęśliwego Nowego Roku. Nim świąteczna nocka cały świat ogarnie, lulilaj pięknie gra, fujareczka, fujareczka pięknie gra, lulilaj dla mego syneczka. Uśnij, że mi dziecię już oczkami swymi śni ty o tej ziemi, by to była ziemia spokojna i dobra, ziemia sprawiedliwa, wszystkim ludziom szczodra. Lulilaj pięknie gra, fujareczka, fujareczka, lulilaj pięknie gra dla mego syneczka. Lulejże mi, lulej, mój syneczku mały, tyś jest moim królem, tyś całym światem. Luli, 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 laj, luli. Thank you.
Rado żółci wszędzie w Sejnie, a nie budzi w trzy dolinie. Pasterzów co pasli pod bęboły. Rado żółci wszędzie w Sejnie, a nie budzi w trzy dolinie. Pasterzów co pasli pod bęboły. Pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie wieje. Skąd on nabije, tak nie ma oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie wieje. Skąd on nabije, tak nie ma oku. A gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do Betlejem proszę wierzeli. Tam witali w obie Pana, popękali na kolana i oddali dary, co sobą wzięli. Tam witali w obie Pana, popękali na kolana i oddali dary, co sobą wzięli. I pastuszkami ciosiem za aniołami razem śpiewamy. Potem Jezus z nieba rany weźmie nas między niebiany, tylko do całego serca miłujmy. Potem Jezus z nieba rany weźmie nas między niebiany, tylko do całego serca miłujmy. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Do Boga była, rąbek z głowy zdjęła, w który dziecię owinąwszy siankiem go okryła. W który dziecię owinąwszy siankiem go okryła. Nie ma kup, nie ma kup, leweczki, ani poduszeczki. We żłobie mu położyła siana pod główeczki. We żłobie mu położyła sianka pod główeczki. Widział, jak znajomy ktoś niósł choinkę pod...